Moje drzwi wejściowe są dobrym tłem do powiedzenia: siemanko, witam w dzisiejszym vlogmasku! Jest generalnie źle. Jest potężnie źle. By vlogmasy zacznę od posprzątania mojego domu. A mój dom składa się z takiej kawalerki, takiego przedpokoju i takiej kuchni. Mieszkania nie jest dużo, za to nieporządku jest za dużo. Wy mi w tym pomożecie i będziecie na to patrzeć. Dlaczego? Nie wiem, bo tak sobie po prostu wymyśliłam. Więc zacznijmy to sprzątanie. Już nie mogę się doczekać. Żart, wolałabym zatrudnić kogoś, żeby zrobił to za mnie. Generalnie znalazłam jakąś koszulkę sprzed 5 lat i będę w niej sprzątać, czy wam się to podoba, czy nie. W ogóle to jest chyba kolor burgundowy? Tak, coś takiego. Generalnie moja torba na siłowni, jakaś tam torba, wszystko z tego łóżka, stąd i to żelazko musi zniknąć w trybie natychmiastowym. A, no i moje pranie, które zawsze jak zrobię, to wisi tydzień. Naprawdę. Ja robię raz w tygodniu pranie, bo nie mam aż tyle prania. Ono wisi tydzień, aż będę robiła następne i dopiero je zdejmę, ale przynajmniej mam 100% pewności, że się wysuszy. Wyprałam maseczkę. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tada! Nie ma prania! W sumie czym świąteczne porządki różnią się od zwykłych porządków? Chyba tylko tym, że sprzątasz dla Jezusa. Uzupełniamy puste pudełeczko na chusteczki. Wrzucamy lnówkę sztukę i możemy dmuchać nosek. Założyłam okulary, żeby bardziej widzieć syf i brud. Na łóżku się można w końcu położyć, bo zniknęły te rzeczy. Najgorsze i tak przed nami, bo musimy zajrzeć do tych szafek. Nieważne, że one leżą jedna na drugiej, musimy zajrzeć do tych szafek, musimy zajrzeć do dużej szafy i musimy zajrzeć do tej komody, w której są moje koszulki, a raczej ich bilion. A jak się mnie spytacie, dlaczego mam dwie kołdry, bo mam dwie kołdry, to ja wam powiem, że ta kołdra jest dla mojego przyszłego męża, bo jeżeli ja będę miała przyszłego męża, którego jeszcze nie mam, ale pracuję nad tym, to będziemy spali pod dwoma kołdrami, dlatego że ja zawsze jak śpię, to robię tako z kołdrą i zabijam się w naleśnika. Gdyby mój mąż kiedyś chciał mnie w snach nawiedzić, to kołderkę już ma. Dobra, na szczęście w kuchni jest względnie czysto, więc tutaj za bardzo przysiadywać nie musimy. Dlaczego? Bo już w kuchni sprzątnęłam wcześniej. Juhu! Tu będzie srogo, bo tu mam koszulki. Koniec, a reszta w praniu. Jezu, Gucci, sruci. Co ja to kupiłam w ogóle? Jedyne co odkryłam, to to, że wciąż mam ubrania, których nigdy nie nosiłam i nigdy nie założę. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Chodźmy dalej. To jest moja kolekcja bluz. A wiecie co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Że ja nie mogę chodzić w bluzie do pracy, bo mam zbyt poważną pracę. Sprzedam! Niesamowity okaz poukładanych koszul, bo zazwyczaj jest tak... Wszystko jest na odwrót. I uwaga, zaprezentuję wam mój nowy ład i porządek. Otóż tutaj mamy koszulę w kratę, w taką nieokreśloną kratę bez określonego koloru. Dwie koszule w kratę czerwone, dwie koszule w kratę żółte, dwie koszule w kratę ciemna zieleń, dwie jasne koszule bez wzoru, koszule granatowe i czarne, koszula w kropki, niestety tylko jedna bez partnera, a tutaj to nie moje w sumie. No, nieważne, bez tej. Generalnie poukładałam koszulę, juhu! O, hit! Znalazłam nowe Vansy, jeszcze prawie z metką. Czajcie to? A w najgłębszych zakamarkach mojej kawalerki znalazłam to. Chińczyka. Smaki miłości. Ej, nawet takiego fajnego klapsa mam. Akcja! Śnieg w sprayu! Ej, to jest czaderskie. To jest taka golarka do ubrań. O, nie działa. Ej, to jest świecący napis. Happy birthday to you. Dostałam na urodziny rok temu. Ktoś się kapnie, że to nie jest napis happy birthday i mogę to powiesić na święta? Pewnie, że mogę. Happy birthday to me, to you. Panie władzo, to nie ja kichnęłam. GoPro, teraz ja nagrywam ciebie, a ty nagrywasz mnie. I tak się generalnie kończy każde moje sprzątanie, że używam rzeczy, których na co dzień nie używam. Dlaczego ja je tu w ogóle mam? Rom pom pom! O nie, co ja znalazłam? Śpij słodko, aniołku! Wiecie, co sobie uświadomiłam? Że muszę umyć okna, ale jak będzie jasno, a jest ciemno, więc ich nie umyję, więc muszę poczekać, aż będzie jasno. Jest światło!
możemy dalej sprzątać. Wcale się w sumie z tego tak za bardzo nie cieszę, ale jestem w domu i jest jasno, więc będę widziała, gdzie jest brud, gdzie go nie ma i będę mogła posprzątać. Sąsiad. O tam. Robi remont i generalnie... Chyba nie zakończę tego odcinka, bo on wierci i ciągle wierci. On tak wierci od 4 dni. Ja generalnie myć okien średnio umiem, ale... Skończyłam! Nie skończył wiercić. Cześć, ja zdążyłam umyć okna, on dalej wierci. Mieszkasz z youtuberką!